Michał Bobrowski po wygranym pojedynku na wieczorze walk R8. Gratuluję tym wygranej. And still niepokonany 5-0, to naprawdę już brzmi imponująco. Brzmi imponująco dzięki dobremu sztabu tenerskiemu, funduszom, które oferują mi sponsorzy. Mogę się rozwijać, mogę trenować z najlepszymi. No i to jest powód, wykorzystuję te szanse. Dzięki tym kilku czynnikom mogę się spełniać. Powiedz, jak wyglądał, jak czułeś się w tym pojedynku z Norwegiem, bo z mojej perspektywy wyglądało to, że tak naprawdę kontrolujesz ten pojedynek. On co prawda miał swoje zrywy, że potrafił tam trochę obrócić akcję, ale to jednak ty byłeś górą. Jeżeli chodzi o taktykę na walkę, plan był, aby poczekać minutę, półtorej, zobaczyć co on prezentuje. Założenia, że będzie mnie pyłą sprowadzać, były jak najbardziej trafne i podczas gdy wszedł do nogi, zauważyłem, że nie ma takiego doświadczenia jak inni chłopacy prezentujący zapasy MMA. Chociażby mam w klubie Denisa Matejko, świetnego ukraińskiego zapaśnika. To było niebo a ziemia między tym, co chwycił Norwek, a tym, co chwyta Denis, więc mogłem ocenić poziom jego doświadczenia w tych zapasach. Ocenić ryzyko, no i udało się, bo dałem mu się spompować w tych zapasach. Żadne sprowadzenie nie było takie dokładne. Wprawdzie je kontrowałem, no i udało się wygrać tą walkę. Chyba nie ma tajemnicy tak naprawdę, że dzisiaj to ty byłeś zdecydowanym faworytem wśród kibiców, którzy po prostu szaleli tutaj za każdą akcją, którą wykonałeś. Tak, no cała hala tutaj, zgromadziliśmy cały klub, że tak powiem, kibicujących. No Krystian, sam widziałeś, jest niesamowicie wielki i tutaj wszyscy doskonale wiem, że MMA to jest nieprzewidywalny sport. Ja miałem wiele do stracenia, Krystian troszeczkę mniej, ale mimo tego podjął wyzwanie, przyjechał. No i za to naprawdę należy mu się uznanie, szacunek i docenienie, bo wielu innych zawodników odpuściło to wyzwanie. Powiedzmy, że zawsze ciężko jest powiedzieć, co dalej, ale w twoim wypadku wydaje mi się, że przynajmniej będzie to walka w Czechach, bo ty walczysz albo w Polsce, albo w Czechach i tak na przemian. Teraz wychodzisz, że w Czechach. Tak, walczę w Czechach, dali mi bardzo dobrą propozycję, z dobrym zawodnikiem. Masz przyszłość, tak? Tak, jest wszystko pewne, zaklepane. Bardzo fajna gala w Pradze, w telewizji będzie publicznej, więc dobra promocja. Kiedy i kto? Kurczę, powiem ci, ciężkie nazwisko, nie chcę nic przekręcić, ale to będzie 29. Abranek pewnie. No. Albo Zdenek Smetana. Nie wiem. Dopiero teraz będę się zastanawiał na tym, teraz się skupiłem na tej walce. Będę się przygotował w szkole walki Dwala i w S4, gdzie naprawdę przyjmują mnie bardzo miło i jestem pełen podziwu to, ile czasu i zaangażowania mi tam w klubie poświęcają. Bardzo dziękuję w takim razie. Jeszcze raz gratuluję wygranej. Dziękuję i powodzenia. Bardzo. Do zobaczenia. Dzięki.